Dzięki wielkie. Z tym wspaniałym Kacprem, o, miałem nie wychodzić z czerwonej kropki. Z tym wspaniałym Kacprem, to nie wiem na ile do końca ta wspaniałość tutaj jest tak oczywista, natomiast postaram się pokazać wam parę ciekawych rzeczy po prostu, które mnie bardzo motywują, które sprawiają, że to, co robię w życiu, sprawia mi taką frajdę i sprawia mi taką i daje mi tyle radości. I tak słowem wstępu, kim ja jestem, dlaczego tutaj jestem w ogóle. Nazywam się Kacper Winiarczyk i mam przyjemność bycia general managerem Ubera w Polsce. I to, co to oznacza tak po ludzku, to jest to, że jeśli otwieracie naszą apkę, nasza apka, nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o Uberze, polega na tym, że odpalacie sobie naszą aplikację na telefonie, naciskacie guzik, przyjeżdża po wasz samochód i tyle. Tak naprawdę to jest cała filozofia. I ta ciekawa część tego wszystkiego to jest to, że mam 26 lat. Zacząłem w Uberze 2 lata temu od takiego dość, powiedziałbym, podstawowego stanowiska i od tego czasu udało mi się rzeczywiście zbudować super fajny zespół, z którym pracuję w Polsce i razem rozwijamy ten rynek. I trochę o tym, dlaczego w ogóle Uber też rozpala tak wyobraźnię i dlaczego jest takim fajnym miejscem i taką fajną rzeczą, żeby się nią zajmować, to jest to, że Travis Kalanick, czyli nasz założyciel, ma taką ideę, że każde państwo tak naprawdę powinno funkcjonować jak swój własny startup. I ta moja historia jest o tyle spektakularna, że zaczęła się w taki sposób, że studiowałem przez rok w Paryżu. Uber sam mnie znalazł, hej, cześć, chciałbyś dla nas pracować i zrobić coś fajnego razem. Czemu nie? Przyjechałem do Polski, był czwartek, od poniedziałku miałem zacząć. Dzwonię do swojego ówczesnego szefa i mówię, hej, siema, jestem Kacper, nie wiem, czy pamiętasz, ale miałem zacząć pracę. Jaki jest plan, co się teraz robi? Tak, rzeczywiście, żeśmy cię zatrudnili, zapomniałem o tym, powiedział mój szef tego dnia. Spakuj się na tydzień, przyleć do Brukseli, zobaczysz, jak działa tam ten biznes lokalnie i potem zobaczymy. No więc to dokładnie się zadziało, poleciałem do Brukseli, tam spędziłem dosłownie dwa tygodnie i potem padło takie piękne zdanie. Wiesz co, zwykle nie robimy takich rzeczy, ale wydajesz się w miarę łebski, masz tutaj kartę kredytową, jedź do Polski, Uber za tydzień ma działać. Ale jak to? No, nie jesteś łebski, poradzisz sobie, to nie jest takie trudne. Do tej pory śmiem wątpić, że nie jest to takie trudne, tym niemniej przyjechałem rzeczywiście do Warszawy, ląduję na lotnisku. No i co? I co teraz? I na samym początku trzeba w jakiś sposób załatwić kierowców, sprawić, żeby ten biznes zaczął hulać. Jak to zrobić? No, nie wiem. I nie wiedziałem tego wtedy. No, w takim razie, dobra, to zobaczmy, co może zadziałać. To może jakieś reklamy na Facebooku, na Google, na OLX-ie, Gumtree czy czymkolwiek innym. Dobra, są pierwsi ludzie. Fajnie, masz do nich kontakty. Co teraz? No, to wymyśl, co masz z nimi zrobić. Jakie dokumenty sprawdzić? W jaki sposób ich zachęcić do tego, żeby na tą platformę weszli? I wiązało się to jakby z taką dużą, rzeczywiście ciężką pracą na co dzień i taką pracą dość niewdzięczną i taką brudną, operacyjną po prostu robotą. I tutaj pojawili się ci pierwsi ludzie, którzy zaczęli mi dookoła tego pomagać. I pamiętam ten moment i to miejsce, które teraz tutaj widzicie, to jest pierwsze biuro, które udało mi się znaleźć, wynajęte od zaprzyjaźnionej agencji reklamowej. I Alicja, którą tutaj wspominam, okazała mi tak dużo takiego zaufania, bo pamiętam, że przyszedłem do niej, do tej lokalizacji. Mówię, Alicja, dobra, to jest fajne miejsce, to ja chciałbym tutaj zacząć. Super, fajnie, że ci się podoba, to kiedy chciałbyś się wprowadzić? No, teraz. Ja od teraz zaczynam tutaj pracować. No, jakieś umowy, jakaś kaucja, coś? Nie, to w trakcie załatwimy, a ja muszę teraz gdzieś siedzieć, bo w kawiarni za bardzo ludzie rozpraszają. No i tak to się zaczęło, zacząłem rzeczywiście pracować w takim miejscu i potem pojawiły się te następne osoby, które zaczęły mi pomagać. Tutaj na zdjęciu widzicie mojego głównego marketingowca, chłopak, którego udało mi się ściągnąć z Wielkiej Brytanii. I że specjalnie do pracy tutaj w polskim Uberze i chłopak zaczął ze mną pracować. Rzeczywiście jest absolutnym mistrzem, mózgiem marketingu. Znajdźcie sobie Krzysiek Radoszewski na Facebooku czy na LinkedInie. Robi zajebiste rzeczy. I tutaj dochodzę do tej pasji i do tego, co sprawia, że przy 80-90 godzinnych tygodniach pracy sprawia, że po 3, 4, 5, 10, 12 miesiącach dalej chcecie się to robić. I tak naprawdę według mnie są dwie rzeczy, które wpływają na to, że udaje ci się tą pasję zachowywać przez dłuższy termin. I pierwsza rzecz to są ludzie. To są ludzie, którymi się otaczasz. I ja miałem mega farta z tym, że udało mi się ściągnąć do swojego zespołu ludzi, którzy są niesamowicie inspirujący, którzy są niesamowicie ambitni, są niesamowicie pracowici, ale przede wszystkim są w czymś ode mnie lepsi.
I to jest rzecz absolutnie kluczowa, żeby otaczać się ludźmi, którzy cię inspirują, którzy są świetni w tym, co robią, którzy są lepsi od ciebie w czymś, co robią. Bo dzięki temu ty też zaczynasz się od nich uczyć. I to jest rzeczywiście niesamowita sprawa. Druga rzecz, która pozwala ci tę pasję utrzymywać przez dłuższy czas, to są wyzwania. I zawsze mówię, że jeśli zaczynasz robić coś takiego, co sprawia ci, co robisz, co przychodzi ci łatwo, to znaczy prawdopodobnie, że nie robisz tego, co powinieneś, albo nie wykorzystujesz do końca swojego pełnego potencjału. I na tym wykresie pokazuję wam rzecz jakby dla naszego biznesu bardzo, bardzo podstawową, czyli to, w jaki sposób rozwija się liczba kierowców, w jaki sposób rozwija się liczba użytkowników. No jak widzicie, ten wykres dąży do tej linii niemalże pionowej, dlatego że nigdy nie poprzestajesz na tym, co masz. Nigdy nie mieliśmy ani jednego momentu w rozwoju Ubera, że powiedzieliśmy, w sumie to tyle wystarczy. W sumie to tak jest okej. Okay. W sumie to może już nie trzeba czegoś poprawiać. Nigdy nie ma takiego momentu, że mówimy, okej, okay, osiągnęliśmy wszystko, co było do osiągnięcia i przestajemy nad tym pracować. Coś takiego nie występuje. Bo ten moment, kiedy popada się w to takie samozadowolenie i mówimy, wszystko działa, jest okej, okay, to jest ten moment, kiedy zaczynamy się nudzić, kiedy rzeczy, które robimy, zaczynają się robić powtarzalne i kiedy tracimy właśnie tą pasję. Tutaj taki ciekawy fakt dla was. To jest zdjęcie jednego z kierowców, który z nami współpracuje. Teraz jeśli podróżujecie po mieście Uberem, to są, w zależności od tego, kiedy ten kierowca zaczął, ma inne rzeczy w tle. Jeśli zobaczycie taką charakterystyczną czerwoną kanapę, to jest kanapa z naszego pierwszego biura, na której ja spędziłem ładnych parę nocy, odsypiając ciężki dzień pracy. Jeśli zobaczycie kogoś takiego, zobaczycie kierowcę z tą czerwoną kanapą w tle, to znaczy, że to jest ten pierwszy okres, czyli jesień 2014 roku. Potem czarna ściana, to jest biuro, w którym jesteśmy obecnie, czyli powiedzmy następny rok działalności, teraz już najświeżsi na takim żółtym tle. Możecie zabłysnąć i też trochę ich podkręcić, skąd takie rzeczy wiecie. Trzecia rzecz, jak sprawić, że to, co robisz, nie staje się powtarzalne, to samemu wymyślać sobie wyzwania, które sprawiają ci dużo radochy i sprawiają też radość tym ludziom, z którymi pracujesz i tym ludziom, którzy korzystają z tej usługi, którą tworzysz. I Uber w pewnym sensie stworzył sobie markę na tym, że robi rzeczy, które są mega nietypowe i które są dziwne i które czasami się wydają niepotrzebne, ale zwykle wygląda to w taki sposób, że w zespole wymyślimy sobie jakąś akcję i po prostu strasznie chcemy ją zrobić. I nas to jara i to robimy. I przykładem takich akcji są w Polsce pączki i rozwoziliśmy w tłusty czwartek, już teraz 2 lata pod rząd, pączki na żądanie we wszystkich miastach, w którym działamy. Wy wyciągacie apkę, naciskacie guzik i zamiast stać w kolejce przyjeżdża po was pudełko pączków. I wydaje się, że takie głupie i normalnie jakby pójść do jakiejś korporacji i powiedzieć, ej, słuchaj, zróbmy coś takiego, że będziemy dowozić pączki, to ktoś powie, super, to jest ciekawy pomysł, ale nie. Natomiast u nas raczej stawiamy na to, że super, to jest fajny pomysł. W sumie to jest trochę głupie, ale zróbmy to i tak. I tak się narodziły takie akcje jak pączki, które potem okazały się niesamowitym sukcesem, rzeczywiście przyjęte bardzo fajnie przez ludzi, poniosły się fajnie też po mediach i w mediach społecznościowych. To jest ten moment, kiedy żeśmy zrobili choinki, bo rozwaliśmy we wszystkich miastach w Polsce też choinki na żądanie. To jest ten moment, kiedy żeśmy zrobili super samochody i można było tworzyć aplikację, przyjeżdżało po ciebie Ferrari, czy Bentley, czy jakaś inna super fura. Znowu, czy akcja potrzebna z takiego czysto biznesowego punktu widzenia? Może nie, ale tyle frajdy, co mieliśmy po prostu robiąc to na miejscu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest ta frajda, którą dajemy innym ludziom. Bo kolejna rzecz właśnie, która poza tym, żeby stawiać sobie wyzwania, takie ważne wyzwania biznesowe, to jest czasami stawiać sobie wyzwania, które pozwalają nam podniecić tego naszego wewnętrznego pięciolatka. I ten, u większości osób ten wewnętrzny pięciolatek jest dość głęboko, u mnie jest dość płytko. I dać mu trochę zabawy, dać mu taką właśnie zabawkę, którą się może pobawić i zrobić coś fajnego, to jest super sprawa. I też jest to coś, co funkcjonuje rzeczywiście w wielu różnych formach i w wielu różnych miejscach. Jedna z najpopularniejszych naszych akcji na świecie to jest dowóz kociaków i naciskamy guzik, przyjeżdża do nas samochód, gdzie jest 5 kociąt młodych, z którymi możemy się pobawić przez 5 minut i potem jest możliwość adopcji takiego kota. I to akcja wymyślona przez naszego marketing menadżera gdzieś tam w Kuala Lumpur, potem się rozniosła po całym świecie, bo ludzie lubią koty i my też lubimy koty.
Więc jest to też właśnie stawianie tych takich wyzwań, które czasami nie mają bezpośredniego przełożenia na to, co robisz, na to, jakie wyniki twój biznes produkuje, a z drugiej strony po prostu robią ci taką fajną, taką frajdę ci dają z tego, co robisz, że to jest warto. I to właśnie ciekawym przykładem są pączki, które żeśmy zrobili jako taką pierwszą większą akcję marketingową w Polsce. I to, co widzicie w tle tych pudełek z pączkami, to nie jest piekarnia. To nie jest też nasze biuro, które jest w takiej lokalizacji, że ciężko by tam było przeładować te pączki z samochodu, z piekarni do samochodów kierowców, tylko to jest sklep ze słuchawkami naszego kolegi, od którego żeśmy poprosili, hej, czy możesz nam pożyczyć swój sklep na parę godzin rano, bo gdzieś musimy te pączki przepakować. Nagle trzeba było wyposażyć całe to miejsce w jakieś plastikowe zasłony, odkazić i tak dalej, żeby to wszystko było bezpieczne. I tam żeśmy te pączki przeładowywali i to jest tylko pierwsza partia i przyjeżdża facet z tymi pączkami i mówi, i co teraz będziecie z nimi robić? No, będziemy to wsadzać w samochody i kierowcy będą to rozwozić użytkownikom, a pan Henio mówi, to nie ma szans, nie zrobicie tego. Na co my żeśmy odpowiedzieli, no może. A potem żeśmy to zrobili po prostu taką ciężką pracą zespołową i pomocą wszystkich tak naprawdę osób dookoła, żeśmy to zrobili, ledwo wyrabiając się na czas, a potem on przyjechał z drugą dostawą, a potem z trzecią. Więc takie rzeczy jesteśmy w stanie robić. I to jest zdjęcie mojego zespołu obecnie, który tutaj funkcjonuje. Ciekawostka, naszym najmłodszym narybkiem jest Łukasz, ten taki chłopak, blondyn w okularach na samym środku. Łukasz jest studentem Politechniki Warszawskiej, studentem energetyki. I ośmielę się powiedzieć, nie wiem, może jest jakiś jego profesor na sali, że jest lepszym marketingowcem niż energetykiem. Ale robi rzeczywiście mega robotę i też pokazuje, że te miejsca, w których możemy tą pasję znaleźć i te miejsca, w których znajdujemy coś, w czym jesteśmy rzeczywiście świetni i co nam świetnie idzie, to wcale nie musi być to, w czym żeśmy zaczęli. Ja w momencie, kiedy szedłem na studia, byłem przekonany, że zostanę drugim Gordonem Gekko i będę pracował na giełdzie albo w jakimś banku inwestycyjnym, po czym się okazało, że na swoim pierwszym wykładzie z finansów usnąłem. I trzeba było wymyślić sobie coś innego. Więc to takie ciągłe myślenie o sobie, co możemy zmienić, co sprawia, że będziemy szczęśliwsi i bardziej w pełni zrealizujemy swój potencjał, to jest tak naprawdę ta kluczowa rzecz. Więc to, z czym chciałbym was zostawić, to jest tak, otaczajcie się zawsze ludźmi, którzy są lepsi od was. I to jest rzecz absolutnie fundamentalna i to jest coś, co będzie zawsze, zawsze, zawsze wam procentowało, będzie się od nich uczyć, ci ludzie będą was inspirować i ci ludzie sprawią, że ci następni ludzie, którzy do tego grona będą dołączać, też będą świetni. Druga rzecz to jest stawianie sobie wyzwań. Czyli stawiajcie sobie wyzwania, rzeczy, których wydaje wam się na początku, że nie możecie osiągnąć, bo tylko dzięki temu będziecie się rozwijać, dzięki temu będziecie rosnąć, dzięki temu będziecie robić rzeczy, które was interesują. Trzecia rzecz to jest to, żeby wyzwolić tego swojego wewnętrznego pięciolatka i czasami pozwolić mu trochę poszaleć. I okej, czasami się zdarzy tak, że narobi trochę szkód, czasami się zdarzy tak, że zrobi jakieś rzeczy, których no, może nie do końca powinien. Natomiast gdzieś w tym długim terminie sprawia, że mamy w sobie tą radość życia i sprawia, że te rzeczy, które robimy na co dzień, stają się ciekawsze i fajniejsze i mamy też na co czekać. I to jest niesamowicie istotne. Tyle z mojej strony. Dzięki.